Przyjechaliśmy do gospodarstwa państwa Sęk w województwie łódzkim. Tutaj dowiemy się, w jaki sposób przeprowadzać bioasekurację na fermie drobiu, jak prawidłowo prowadzić taką produkcję. Jak to wygląda w państwa gospodarstwie? Uważam, że to ma wpływ nie tylko na teraz, na postrach tej ptasiej grypy, bo ta bioasekuracja ma ogromny wpływ na całokształt produkcji, ponieważ wszystko to, co jest związane z żywieniem, z żywnością, czy zabezpieczeniem tego wszystkiego, warunków, bo stwierdzę, że 60% prawda, powodzenia produkcji to zależy od hodowcy, od podejścia do danej produkcji. Mhm. I na jakie elementy bioasekuracji państwo zwracają uwagę? Kiedy jest wypróżniony obiekty są wypróżnione po zdaniu kur, wywiezieniu obornika, mycie i dezynfekcja. Może ja powiem, odbywa się dezynfekcja najpierw po umyciu kurnika, pierwsza, później jeżeli cały obiekt dookoła zostanie umyty i wydezynfekowany, zostanie nawieziona świeża słoma i 4 dni przed stawieniem kurczaków, na samym końcu już dookoła jest wszędzie zrobiona bioasekuracja, wszystko wypryskane, odbywa się dezynfekcja końcowa na kurniku razem ze słomą, z wszystkim tym, co się będzie znajdować sprzętem już przed samym stawieniem. No a w momencie, kiedy jest wsad, kiedy rzeczywiście kurczaki są w środku, to dalej jak to wygląda? No to trzeba, teraz są porozkładane maty przed każdym kurnikiem. Co 2 tygodnie obiekt jest dookoła, że tak powiem, zamgławiaczem spalinowym, sztylowskim, jest opryskiwany środkami dezynfekcyjnymi. I w 3 tygodniu, jeżeli jest taka potrzeba, to w kurniku możemy zastosować przez system zraszania czyszczenie, że tak powiem, powietrza, taką bioasekurację wewnątrz pomieszczenia podczas produkcji. Wtedy przez pompę zraszania podaje się środek, który ma za zadanie wyeliminować wszystkie wirusy i bakterie. A jeżeli jest ciepło, to znowu się jest wykorzystywany do schładzania kurnika poprzez zraszanie. Jakby zabezpieczenie przed wirusami to nie tylko dezynfekcja, nie tylko mycie. Właśnie, to jest bardzo ważne, bo dzisiaj ta ptasia grypa tak troszeczkę narobiła zamieszania, ale to ja uważam, że to zdopingowała i taki bardziej szczegółowo podejść do wszystkiego, bo dzisiaj to jest, uważam, że to jest nawet wskazane, bo każdy bardziej się boi, a strach pozwala, żeby bardziej zadbać. Choć u nas nie było nigdy tutaj żadnej sytuacji takiej, jeśli chodzi o zdrowotność, to co syn tu powiedział właśnie, dbamy, jest, nie mamy żadnych pracowników, sami prawda, obsługujemy, jeśli ja tam mam jakiś wyjazd, to syn zastępuje, jeśli syn wyjeżdża, to ja jestem. Dzisiaj bardzo ważne jest właśnie mycie na zewnątrz i dezynfekcja, ponieważ Ale to podłoże posadzka też pomaga państwu utrzymać tą czystość, prawda? Tak, ale i nawet na zewnątrz, bo dzisiaj z takie groźne choroby jak kolibakterioza praktycznie bardzo, bardzo często występuje i niejednokrotnie każdy później szuka przyczyny, bo tu, może tu, a nie myśli o tym, że ona została. Przy brojlerach nie ma leczenia, o tak bym powiedział w jednym zdaniu, ponieważ każde leczenie po prostu jest, bije w kieszeni hodowcy, bo zanim lek zostanie podany, kosztowność leku. Później druga to, że jest, prawda, kurczak w jakiś sposób negatywnie to odbiera. Jest zastój jedzenia, picia i zwiększa się ten okres tuczu. Dzisiaj łatwiej jest zapobiegać. Na rynku jest wiele takich, prawda, symbiotyków, probiotyków, które po części zastępują antybiotyk, zasiedlają tak przewód pokarmowy, że on nie jest w stanie chwycić żadnej bakterii, żadnego wirusa, która chociaż ze środowiska, bo dzisiaj wiemy, że nie unikniemy, choć będzie największa bioasekuracja, to jednak z powietrzem, z wiatrem okna się otwiera, bo którędyś powietrze musi wejść i ten kurczak coś dostanie. A wracając do bioasekuracji, a jakie to są koszty? Przestrzeganie tych wszystkich zasad. Jeden kurnik gdzieś trzeba liczyć z 1200 zł. Na jaki okres? Na jeden rzut. Jeżeli na przykład wszystkie dezynfekcje i wykonujemy sami, bo jeżeli by to firma, to doszłoby koszty. Koszt urządzeń to jest w granicach tam 3-4 tysięcy kosztuje taka maszyna do wykonania takiego zamgławiania. Bardzo ważna jest każda czy dezynfekcja, czy każde, prawda, już tu wewnątrz, czy te
temperatura, żeby to wykonywać w temperaturze w granicach 25 stopni na plusie, żeby było ciepło. Wtedy jest efekt tej dezynfekcji, czy tego odkażania. Co by to nie robił, to środek działa właśnie poprzez dużą temperaturę. Teraz jeszcze też trzeba zwrócić tutaj uwagę na to, że jak przychodzi pisklak, żeby, no wiadomo, ta dostawa tego pisklaka była też w jakichś warunkach. Auto też, kierowca też, żeby jakoś się ubrał, przedezynfekował wszystko. Po to jest wykorzystywana mata, że przyjeżdża przez matę, tak samo i z paszą, żeby to było wszystko zachowane i nie po naszej stronie, tylko też po stronie dostawców, ta biosekuracja, żeby to wszystko razem zgrało się i żeby był wynik końcowy. A tutaj ta ferma drobiu od jak dawna funkcjonuje? No ja już 40 lat minęło, 12 kwietnia jak było wstawione w poprzedniego roku. No a syn, no to jeszcze roku nie ma, to tak cały czas coś tam dodaje. Ten jeden kurnik powstał w ubiegłym roku? W ubiegłym roku, no to syna. Zaraził pan pasją syna? No chyba tak, zaczynałem od reprodukcji właśnie brojlerów, rodzice brojlerów może tak. A później w stanie wojennym, bo te dwa rzuty były do stanu wojennego, później w stanie wojennym tragedia, bo no Reagan zatrzymał kukurydzę, że będzie koniec, no to później miałem kaczki Barbary, dwa rzuty gęsi po 1000 i nioski, no bo zaczynałem na nioskach i później na niosków też do 96 roku, no później w 96 roku, jeszcze przed 40, gdzie byłem, pojawiła mi się taka możliwość, prawda, skorzystania z tego kredytu jeszcze dla młodych rolników preferencyjnego przed 40. No i wtedy już musiałem się zdecydować na ukierunkowanie produkcji, no bo to inny sprzęt. Brojlerek 8 tygodni, no wtedy było 8, teraz jest 6 tygodni niecałe, prawda, i to tak, szybki ruch nie wyjdzie na jednym, bo tam cena słabsza, no to szybciutko trzeba uporządkować i myśleć już o drugim rzucie, może będzie lepszy, i to jest taka bardziej szybsza produkcja i bardziej taka mniej stresowa. A gospodarstwo jakie duże? Gospodarstwo 36 hektarów. Co uprawiacie? Jest uprawiane rzepak, pszenica i pszenżyto. Klasa ziemi jest czwarta, jest troszeczkę piąta i szósta. Większość jest szósta i to tak, że no ja jak pamiętam, jak syn zaraz, chyba ze 7-8 lat temu, jak kombaj kupił, jak rzepak zasiał, to ja się śmiałem, mówię, chłopie, no dzieci na szóstej klasie rzepak urośnie, to czwarta, mnie jak uczyli, to rzepaki trzecia, czwarta klasa, druga, ani piąta się nie nadawała, no lat 40 temu, to gdzie tam, a się okazało, że no był rok taki, jaki był, to średnio wyszło 3 tony 600 kg z hektara, to były kawałki co na czwórce, co było ponad 4 tony z hektara, no ale no to warunki były, no tam syn troszeczkę inaczej podchodzi do tego, no już ma przygotowanie zawodowe, to jest ważne. Na jakie rozwiązania pan postawił w przypadku tego nowego kurnika, jeżeli chodzi o te wszystkie systemy zastosowane tam? Pasza jest Roxella założona, woda, silosy są założone plastikowe, żeby się tam, że tak powiem, nic nie przyklejało do nich, żeby były łatwiejsze, czystsze w utrzymaniu, są założone wagi pod silos. Na kurniku jest zrobione ogrzewanie podłogowe, czujnik jest podciśnienia, czujnik jest dwutlenku węgla, czujnik wilgotności i komputer steruje tak, żeby dobrać jak najbardziej optymalne warunki do produkcji, no bo wiadomo, to wszystko wpływa na jakość i na zdrowotność. A jakimi dziennymi przyrostami możecie się pochwalić? No zależy w jakim okresie, ale powiedzmy, że już od czwartego tygodnia gdzieś od 100 do 120 gram potrafi brojler na dobę przyrosnąć. To jeszcze zadam pytanie dotyczące sprzętu maszynowego. Czy udało się pozyskać pieniądze unijne na maszyny rolnicze? Udało się. Po przekazaniu gospodarstwa no to skorzystałem z premii dla młodego rolnika. No i później został wzięty na usługi kombajn, na modernizację. No i modernizacja też była wykorzystana poprzez zmianę tam starego sprzętu na nowy sprzęt. Myślą panowie, że ptasia grypa może spowodować, że rynek drobiarski w Polsce będzie przechodził kryzys w najbliższym czasie? Ja to bym powiedział, że bardziej, że to wykorzystują to pośrednicy, bo to działa jak płachta na byka. Jak już hodowca usłyszy, że coś się dzieje, a nie daj Boże, jeszcze w strefie zapowietrzonej, to on już obawia się, żeby o najgorszym myśli i już nie myśli o cenie, ile dostanie, a wtedy, prawda, no już nie będę tutaj kto
na tym skorzysta, ale są pośrednicy, którzy czekają na to, prawda, żeby móc to wykorzystać, no bo hodowca jest najsłabszym ogniwem. Zawsze był i jest, no bo kurczaka nie przetrzyma, to nie pustak, że zrobił, ułoży na kupkę. Przychodzi 40 doba, 42, można 1-2 dni, ale później, jeśli przerosty są, kolejne dni mają wpływ taki, że kurczak duży, przerośnięty, nikt go nie chce wziąć, żadna ubojnia. Jeśli waga przekracza 3 kilo średnia, no to kogut jest 3,50, to już cena spada, bo jest wszystko zmechanizowane i wszystko prawda, rwie się na taśmie, bo idzie to taśmowo z jednego na drugie i później oni mają problemy, awarie i tak dalej i tu już od razu z góry zastrzegają, żeby broń Boże nie powyżej 3 kg. A i hodowca na tym traci, bo zużycie wtedy nie będzie 1,48 kg czy 1,50 kg zakładając na równo, tylko będzie 1,70-1,80 kg i podwójnie traci, czy potrójnie. Tak duże przyrosty udaje się uzyskiwać dzięki między innymi dobrej paszy. Dzisiaj większy wpływ i większe efekty uzyskuje się biorąc pislaka z mniejszej firmy, biorąc paszę z mniejszej firmy, nie z holdingów, gdzie oni tam pracują tylko na zysk, żeby prawda, odprowadzić haraczy do firm zachodnich czy kapitału zachodniego, a tu pracownicy są tylko wyrobnikami i oni szukają hodowców, niejednokrotnie nabijają w butelkę, że jest bardzo dobra, a efekty są jakie są. A dzisiaj właśnie to mnie przekonało, że dzisiaj trzeba poszukać i brać od firmy takiej, który właścicielem jest nasz tutaj przedstawiciel, który dba o środowisko, dba o hodowcę. No i cenowo jest dużo tańsza niż tych, o których wspomniałem, firmach, gdzie oni tam haracz odprowadzają i żeby teraz sobie jakąś premię jeszcze wypracować, no to muszą cenę podnieść, naturalne. No bo... A to z firmą Agro Kocięba od jak dawna pana współpracuje? No 9 lat, kiedy tutaj prawda, pokazał się przedstawiciel od pana Kocięby, Andrzejek Dąbrowski, no choć początkowo cenowo mnie dość mocno zachęcił, no bo dość, to różnica była chyba 70-80 zł na tonie i tak mówię, no lubię ryzykować, to już od dawna i tak mówię, zacząłem najpierw od sprintera i finishera. No efekt końcowy nie był gorszy, no to później przeszedłem na cały rzut. Jak się okazało, no to zyskałem i na cenie, zyskałem paszy i na efekcie, bo bez porównywania był efekt końcowy dużo, dużo lepszy. Tutaj, że tak powiem, już kilka lat i to zużycie 1,50 kg jest utrzymywane na takim poziomie praktycznie rzut. Dwa rzuty, trzy, wszystkie. Jaka jest obsada w tych obydwu kurnikach? 19 tysięcy jest w taty kurniku, 24-25 tysięcy jest w tym nowym kurniku.